trochę będzie zachrypnięte, ale to nic. To już mogę opowiadać, tak? O, odcinek między Sandomierzem a Kazimierzem to jest 80 km. Podzieliłem go z grubsza na 2 po 40. Znalazłem przepiękne miejsce na małej wysepce na zanocowanie. Właściwie działo się, no oprócz jednego przypadku, działo się spokojnie, ale jeszcze znowu wrócę do starego tematu. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ta wysoka woda daje pozór tego, że jest równo wszędzie, ale równo wszędzie nie jest. Kryją się takie niebezpieczeństwa, te ostrogi, czy jak to tam się nazywa, progi, które dają znać o sobie głosem, ale czasem raz się tak zdarzyło, że ten głos doszedł do mnie jakby zza zakrętu za późno i zorientowałem się, że nie mam szans na to, żeby przed nią uciec. No i musiałem się na los szczęścia zdać, czyli popłynąłem na wprost na ten hałas, na to wzburzenie. Wybrałem takie najbardziej spokojne miejsce. Złapałem się za burty, no i tylko szurnęło od dołu strasznie po tych kamieniach i poleciałem do przodu. Ale do przodu poleciałem w wodę i nie było tam nic oprócz wody. I to było moje szczęście, bo gdyby tam coś jeszcze było, to ja bym fikołka zrobił do przodu, przeleciał. I tyle by było. No, spociłem się. To była sekunda, to było jedno szup i już jestem po drugiej stronie, ale już teraz po prostu uszy mam no, w takie wielkie, jak tylko słyszę jakiś szum, to już zaczynam się bacznie rozglądać jak czapla, w którym to miejscu ten szum jest robiony i przez co. I uciekam często na środek rzeki. Ze środka rzeki jest do obu stron jednakowo blisko, więc no, niestety zdarza się, że ten szum się ze środka rzeki odbywa. Tak też jest. Wczoraj też udało mi się po raz pierwszy wpakować na mieliznę, czego nie zauważyłem zupełnie. Jaka spokojna woda, nagle zanurzam wiosło, a tu piasek. No, na szczęście przepchnąłem łódkę, odpychając się wiosłem tak na wielką siłę i kawałek dalej była już głębia i popłynąłem dalej. To opowiadam, że to są takie drobiazgi. To są rzeczy chwilowe, momenciki takie na cały dzień płynięcia spokojnego. Z tym, że tak płynę wzdłuż brzegu, bo wtedy mam to odbicie i dosyć dużą szybkość, ale czasem mi się tak dzieje, że muszę uciec na środek albo na drugą stronę i, no i wtedy się nagle znajduję w tym bezmiarze na samym środku. Rzeka robi też te swoje różne bulgoty i to jest niezwykłe. W tym małym czółenku, na środku takiej wielkiej wody. Także dzisiaj dopłynąłem do Męćmierza. Zaraz ruszam i koło Dęblina pewnie będzie 30 parę kilometrów, bo jak policzyłem na 4 dni, zostało 150 do przepłynięcia, czyli po 30 parę kilometrów dziennie, żeby tak równo rozłożyć. To są ogarnialne. Ważne jest, żeby pogoda była. To są ogarnialne zupełnie dobrze już odcinki. Bo prąd płynie sam z siebie prawie 5 km na godzinę, widać zresztą jak pędzi, więc jak mu dodam jeszcze ze 2, to będzie 7. Oczywiście po drodze trzeba się zatrzymać. 6-7 godzin płynięcia, machania tym wiosełkiem, ale lżejsze machanie, bo jak się łapie ten środek prądu, to wtedy, jak ja mówię, śmietana się pojawia, czyli taki łagodny, łagodna woda, gęsta jakby, która bardzo ładnie niesie i wtedy jest fajnie. Także ruszamy dalej z Cecilią i mam nadzieję, że będzie to kolejny, 8 dzień podróży, że będzie bez żadnych przygód złych, a dalej będzie trwała ta jedna wielka, cudowna przygoda. To tyle na teraz.